Wskazanie na premiera Mateusza Morawieckiego było naturalną konsekwencją ostatnich wyborów, bo biorąc pod uwagę to, w jakich komitetach partie szły do nich, to najlepszy wynik uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. 15 października rodacy opowiedzieli się za parlamentem, w którym nie dominuje jedna partia, ale w którym dominować ma współpraca. Misja, jaką powierzył mi prezydent Andrzej Duda, to wielki zaszczyt, ale i wyzwanie. Dziękuję prezydentowi za zaufanie. Zapraszam do współpracy wszystkich parlamentarzystów, którzy na pierwszym miejscu stawiają Polskę. Tym samym prezydent nie uległ naciskom opozycji, by jak najszybciej powierzyć misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi. To jest wyraz szacunku dla tradycji, ale to jest także moim zdaniem czas dla opozycji, żeby przemyślała, jak chce obsadzić te stanowiska, jeżeli to ona stworzy rząd. Czy ten pomysł rotacji jest rzeczywiście dobry? Opozycja wciąż próbuje stworzyć umowę koalicyjną. W ostatnich dniach wydłuża się jednak lista postulatów z kampanii, które nie zostaną zrealizowane. Teraz dopisano do niej kwestię aborcji. Niestety jest tak, że w związku z tym, że wzięliśmy tyle procent głosów, nie mamy wystarczającej siły przebicia, żeby przeforsować kwestię 12 tygodnia i tej ustawy. Obradom pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji ma przewodniczyć Marek Sawicki. Polityk PSL-u został wyznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisko marszałka seniora. Wczoraj we wczesnych godzinach popołudniowych dostałem telefon od pana prezydenta Andrzeja Dudy. Zaprosił mnie na spotkanie i na tym spotkaniu poinformował mnie, że zamierza mi powierzyć funkcję marszałka seniora. Pierwsze posiedzenie Sejmu w najbliższy poniedziałek. Dla TVP3 Dominik Cierpioł, TVP Info.